I witamy ponownie. Jakub dzisiaj pracuje przy drewnie, a Properek spaceruje z Patrycją. Patrycja uśmiechnięta. Properek sika, no wysikaj, malutki to Properek. To szaliczek ma. Szaliczek, muszę poprawić ten szaliczek. O ta. Properek w ubranku już robi świąteczny strój dostał. Tak? Proper. Merry Christmas. Tak to jest. Troszeczkę sobie musimy do warsztatu zawieźć drewno. A jak będziemy pracować, to sobie będziemy grzać wtedy. Takich tych drobnych patyków zabierzemy. Akurat nam pasuje. To jest dobre drewno, bo mamy z tego i na opał, na rozpałkę, nie? No i suche jest, fajne. Są grube i cienkie patyczki. O, tutaj jest grubsze. No, już trochę nawrzucali tu. Trochę nawrzucali. Stodoła do rozbiórki. Drewno bardzo zdrowe. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany takim drewnem stuletnim. Stodoła z 37 roku. 90 lat. Te stolce dębowe. Stolce dębowe, tutaj ościeżnice. Ościeżnice, wrot też dębowe. Fajne. Fajny budulec jest tutaj. Także jakby ktoś chciał, byłby zainteresowany takim drewnem, to zapraszam do kontaktu. Jestem otwarty na to, żeby się z kimś dogadać i odsprzedam to drewno. Słomy już nie mamy, także nie ma hodowli żadnej tu. Troszeczkę nam tu zawadza i wtedy z drugiej strony tej stodoły, w stronę pola będziemy stawiać jakąś najprawdopodobniej halę łukową w przyszłości. Żeby maszyny nie stały pod chmurką. Tą szczapę musimy jeszcze przeciąć na klocki. Bo jak przyjdzie deszcz i to zaleje, to do niczego wtedy. Mróz minus 8 stopni. Ktoś pokazywał taką tablicę. Nie ma 8, tata. Już teraz. 3 stopnie. Kiedyś ktoś taką tablicę pokazywał. Nie pamiętam kto, czy ten Agrokojot. On chyba. No. Agrokojot, nie? Ten, co wyciskał sztangę. To też jest tabliczka z wozu mojego ojca. Powiat Czuchów, tak jak jest. A wtedy na początku było województwo koszalińskie. Słupskie. Później na początku było Koszalin. Czekam je ta ostrość z tego telefonu po chwili. Jak się przechodzi, wiesz? Klikać trzeba. No, klikać. Dobra, będziemy jechać na drugie gospodarstwo, zawieziemy sobie drewno i do warsztatu i coś tam. Zaplanujemy chyba działanie. Ten warsztat robić w poniedzieli. Zapomniałem Kuba w tym telefonie, którym się wyłącza. Zatrzymuje. Żeby zatrzymać? No. U góry. Całkiem, no.